Gmina Siechnice od wielu lat wspiera środowisko lokalnych seniorów i osób niepełnosprawnych. Z każdym kolejnym rokiem jej działania stają się szersze i bardziej kompleksowe. Począwszy od dofinansowania projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami, aż po działania o charakterze strategicznym. Przede wszystkim to są projekty realizowane przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Emerytów, Rencistów w Siechnicach, mające zasięg ogólnogminny. To jest finansowanie również działalności klubów seniorów przy Centrum Kultury, przy placówkach Centrum Kultury, również klubu seniora utworzonego w ostatnich latach także przez środowisko seniorów w Siechnicach. Mowa tutaj o Stowarzyszeniu Aktywni Seniorzy, którzy między innymi dzięki wsparciu Centrum Kultury i gminy skutecznie pozyskują dofinansowania i organizują atrakcje takie jak warsztaty jogi w plenerze, warsztaty taneczne i artystyczne, czy też liczne wycieczki krajoznawcze. W ostatnich latach coraz więcej projektów realizowanych przez podmioty z zewnątrz finansujemy. Przykładem mogą być tu takie bardzo ważne projekty dla zdrowia naszych seniorów, jak realizowany przez Dolnośląską Fundację Alzheimerowską. To, co na koniec, a być może najistotniejsze, o czym nie wspomniałem, to przyjęcie z mojej inicjatywy na sesji majowej tego roku przez Radę Miejską w Siechnicach tak zwanej strategii senioralnej, czyli uchwały regulującej planowane działania strategicznie planowane na lata 21-26 na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz osób w wieku senioralnym. To opracowanie było robione pod auspicjami i organizacja prac Ośrodka Pomocy Społecznej gminy Siechnice z udziałem ekspertów zewnętrznych. Tutaj też podziękowania, bo ekspert z Uniwersytetu Wrocławskiego, pani doktor habilitowana Dorota Moroń, też w tych pracach uczestniczyła. Uchwała bardzo wysoko oceniona również przez radnych miejskich. Ciąg tych działań na rzecz środowiska, które są coraz bardziej rozwijane, trzeba też w tym ciągu działań umiejscowić i zaakcentować plan powołania Gminnej Rady Seniorów. Projekt uchwały został już przygotowany przez Urząd Miejski, był już poddawany ocenie i dyskusji na komisjach Rady Miejskiej. Spodziewamy się, że po drobnych jeszcze poprawkach będzie on przedłożony pod obrady na sesję sierpniową tego roku. Strategia senioralna i osób z niepełnosprawnościami w gminie Siechnice na lata 2021-2027 reguluje kierunki działania na rzecz dwóch grup społeczności lokalnej. Strategia zawiera 5 obszarów, w których będziemy realizować działania na rzecz tych dwóch grup społecznych. Przede wszystkim jest to likwidacja barier architektonicznych, czyli wszystkie działania poprawiające jakby komunikację dla osób niepełnosprawnych i dla seniorów. Drugi obszar to poprawa jakości usług świadczonych i tutaj wszystkie instytucje, które świadczą takie usługi, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, będzie wdrażała to, co już realizuje, ale też nowe działania. Kolejne działania to jest obszar kulturalny, wsparcia seniorów w zakresie kulturalno-rekreacyjnym, pomocy w tworzeniu nowych form wsparcia, czyli organizacji pozarządowych, klubów seniora. Kolejny obszar to są przeciwdziałania wszelkim działaniom niepożądanym, czyli uzależnieniom, przemocy, czy też bezpieczeństwa. No i ten obszar ostatni to jest informacja i dostosowanie wszelkich naszych stron internetowych, wszelkich informacji, które możemy przekazywać seniorom, aby mogli sprawnie też się poruszać po trudnym obszarze, tak, dla nich, myślę, tej nowoczesnej cyfryzacji. Wycieczki, spotkania towarzyskie czy też wyjście do kina to jedne z wielu możliwości, jakie daje dofinansowanie. Dzięki dofinansowaniu przez gminę Siechnice możemy naprawdę dużo skorzystać. Gmina naprawdę nam od lat pomaga. Od kiedy jestem prezesem, nie było roku, żeby gmina nam nie pomogła. Naprawdę serdecznie dziękujemy, że pan burmistrz nas wspiera. Zapraszam wszystkich seniorów, ale i również osoby niepełnosprawne do naszej siedziby.